sam plac Kalera, ten obszar, który jest ogromny, który się ciągnie, który ma blisko 2 hektary, właśnie, jest dla mnie jakby takim prezentem dla tej części osiedla, Pragi 2. Nie ma chyba innego miejsca, moim zdaniem, na Pradze, na Nowej Pradze, gdzie byłoby tak zielono i byłaby to po prostu przestrzeń dla ludzi. I tak mówią moje dzieci, które tu nie mieszkają, które się tu urodziły, wychowały. Mieszkają w innych dzielnicach, a mają właśnie taki sentyment do Placu Kalera. Było życie, dopóki były tu sklepy. Teraz tak jak już zrobiło się martwo. Dużo sklepów jest zamkniętych, takich nam potrzebnych sklepów na już. Niekoniecznie lecieć do Carrefoura, czy lecieć do Auchana, czy lecieć gdzieś tam jeszcze. Jeżeli się spojrzymy na sytuację tego, co w tych przepastnych parterach tutaj się wydarzyło, to no, pierwotnie było tutaj kino, była księgarnia, były różne takie funkcje, powiedzmy, które przychodzą nam na pierwszą myśl, jeżeli myślimy o jakimś dobrze funkcjonującym centrum osiedla. Z roku na rok ich stałowało się coraz mniej, zostały wyparte przez takie monofunkcje. Apteki, banki przede wszystkim, sklepy z butami też. Sklepy z alkoholem. To jest uciążliwe dla nas, 6 sklepów. Z alkoholem, w tym 2 czynne przez 24 godziny. I tu jest bardzo dużo panów, którym brakuje pieniędzy na alkohol, zaczepiają. To bardzo szpeci, mój ulubiony plac. Nie mogę zrozumieć, dlaczego jest tyle pustych miejsc po sklepach, a jednocześnie jest bardzo dużo takich biedabudek. Widocznie lepiej gminie utrzymywać pustkowia, czy postkowie, niż oddać za tańszy czynsz komuś, kto by naprawdę zrobił coś, co by dla mieszkańców było wygodne. Lokal, który znajduje się w narożniku placu Halera i ulicy Jagiellońskiej. Ja pamiętam, jak tutaj się sprowadzałem w 2005 roku, on był już nieczynny. Do dnia dzisiejszego nie pojawiła się tam żadna inna funkcja. Jak to przeliczymy na to, ile miasto musi płacić wspólnocie mieszkaniowej, ile musi płacić za takie bieżące utrzymanie, żeby ten budynek po prostu, no, ogrzewania na przykład tam działa, prawda? Nie można go wyłączyć. To obliczyłem, że jest to ponad 500 000 zł. Jeden lokal, to znaczy tyle pieniędzy przez ten czas zostało w pewnym sensie wyrzucone w błoto. Są komisje, jest urząd, nie można do nich apelować, im przemówić do rozsądku. No wie pani, no, media piszą o czym chcą, politycy wtedy robią to, co uważają, że wynika z mediów. No i w tym sensie, proszę zauważyć, że jakby jeżeli się zwiększyła przez ostatnie tam, no nie wiem, 10 lat aktywność mieszkańców, zupełnie zmieniła się też retoryka władzy. Teraz, gdyby miasto jakby podjęło inicjatywę wykonania pewnych opracowań dedykowanych temu obszarowi, można by było też mieszkańców naturalnie włączyć w pewną dyskusję na temat tego sposobu, w jaki ta przestrzeń powinna być, w jaki sposób ona powinna być, nie wiem, zarządzana, czy gospodarowana i tak dalej. Ja bym bardzo chciała, żeby Instytut Kresowy wrócił. To była instytucja bardzo potrzebna moim rówieśnikom, którzy się urodzili na Kresach. Chciałoby się na pewno, żeby na naszym placu powstał może mały, może nie za duży, ale jakiś barek mleczny. Brakuje mi tutaj kawiarni, dziewczyna, ale wy chcecie tą kawiarnię w końcu, czy nie? No chcą. Ja uważam zlikwidować Plac Halera. Naprawdę?